Pucharze Świata jest faktem, ale czy to będzie srebro, czy złoto? Nie mówiąc przenośni, Halvor Egner Granerud. On był wielki w tej pierwszej kolejce. Skoczył 130, wystarczy mu 119. No nie łudźmy się, ale zakolepało go w powietrzu. Ale i tak wylądował dalej, za zieloną linią, nie dużo dalej. To nie był jakiś wybitny skok Graneruda. Zaniepokojenie, bo niektórzy sędziowie dali mniej niż 18 punktów. 17,5 będzie miał odjęte 2,5 punktu za wiatr, 122,5 metra. Odjętych 2,5, tak jak mówiłeś, ale ta odległość wydaje się, że chyba jednak wystarczająca. No, musieli zadrżeć Norwegowie, bo widzieliśmy, jakie problemy miał Granerud tuż po wyjściu z progu, ale walczył, ciągnął ten skok, jak to się w żargonie mówi, skoczków, i 122,5 metra. No i patrzymy, 1024 i 0,2, a więc Norwegowie. Norwegowie przed Polską. Mamy 30 podium, mamy 12 drugie miejsce, mamy 5 podium tutaj na tej skoczni, na Salpauselce, a Norwegowie cieszą się z 5 zwycięstwa. Tak też się stało dla Graneruda.